nieznanego żołnierza. To jest tym marszem uczcimy nieznanego żołnierza. Pokonania bolszewików pod Warszawą. Musimy zerwać ciągłość prawną. Narzucony został przez Stalina w 1945 roku. Przywracajmy ciągłość prawną z II Rzeczypospolitą poprzez przywrócenie konstytucji kwietniowej z 1935 roku i systemu prawnego. Rozgromiła bolszewików. Według Kubertena była to 18. decydująca bitwa w dziejach świata. To było bardzo ważkie zwycięstwo. Proszę Państwa, staliśmy się ponownie przedmurzem Europy. Ochroniliśmy chrześcijańską Europę przed zalewem ateistycznym.